Dzisiaj zrobiłem ten odcinek dla Was nie z mieszkania, tylko z zewnątrz, ponieważ jak sami widzicie zresztą, za mną jest tam widok na Edynburg. Mam nadzieję, że mniej więcej widać. Tam widzicie miasto, za miastem widać morze. No także pięknie tu jest, naprawdę. A jestem praktycznie w środku miasta w tym momencie, bo siedzę na tak zwanej Górze Artura. Góra Artura to jest wygasły wulkan. On jest w centrum miasta, w Edynburgu. Także nie wiem, czy jest jakieś drugie miasto na świecie, gdzie w centrum jest wygasły wulkan o ogromnych rozmiarach. Ale nie o tym film. Dzisiaj będzie dalszy ciąg projektu Autyzm. Dzisiaj jest z zewnątrz, dlatego że jest piękna pogoda. Mamy tutaj 22 stopnie, a przypominam, że jest już 7 wrzesień, więc w Szkocji powinna być pełnia lata. A jest, no tak jak widzicie, jest 22 stopnie Celsjusza, czyli to jest po prostu niespotykane jak na Szkocję. Jutro ma być 26 stopni Celsjusza, to już jest absolutny rekord. No jutro będzie 8 wrzesień i to jest absolutny rekord. To się, nie wiem, czy to się kiedykolwiek zdarzyło w Szkocji w historii pomiarów. Z tego co wiem, to nie zdarzyło się. 26 stopni w Szkocji, to tak jakby było 26 stopni w listopadzie w Polsce. Tak można by to odnieść. Okej, moi drodzy, powracam do tematu. Słuchajcie, wczoraj mieliście okazję obejrzeć, no wczoraj albo w każdy inny dzień, ponieważ no nie wszyscy w ten sam dzień oglądają. W każdym razie wczoraj, czyli w poniedziałek, publikowałem pierwszy film z cyklu Projekt Autyzm. I w tym filmie, moi drodzy, zrobiłem taki wstęp do tego projektu, czyli opowiedziałem w streszczeniu historię mojej rodziny, historię mojego syna, ponieważ mój syn ma autyzm, to przypominam osobom, które po raz pierwszy mnie oglądają. I w ogóle chciałem jeszcze tylko wtrącić takie zdanie, że mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Postaram się ten głos jakoś zedytować, żeby był jak najlepszy. Wy już teraz słyszycie, także dajcie znać, czy dobrze słyszycie, czy dobrze słychać. Ja co prawda mam mikrofon, ale mikrofon ma bardzo krótki kabel. No i ja go po prostu nie wziąłem, bo nie ma sensu za bardzo brać w teren tego mikrofonu. Ja potrzebuję jakiś mikrofon z dłuższym kablem albo po prostu bezprzewodowy, ale to w niedalekiej przyszłości się pojawi. Moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj Wam chciałem powiedzieć, co robiliśmy, jakie działania podejmowaliśmy, aby pomóc naszemu dziecku w wychodzeniu z autyzmu, w poprawie jego stanu zdrowia. I od razu teraz chciałem powiedzieć, muszę to powiedzieć, muszę się zwrócić do YouTube'a. Drogi YouTubie, wszystko co ja tutaj mówię, to jest tylko moja historia. Ja nie zniechęcam nikogo do korzystania z konwencjonalnych metod leczenia autyzmu, wręcz odwrotnie. Ja gorąco namawiam każdego, aby korzystał z konwencjonalnych metod leczenia autyzmu, czyli chodził do lekarza pierwszego kontaktu, spotykał się z psychologami, z psychiatrami, z neurologami. I broń Boże, nikogo nie namawiam, żeby ktokolwiek rezygnował z tego. My sami nie zrezygnowaliśmy z konwencjonalnej medycyny. Konwencjonalna medycyna, jak psychologowie, neurolodzy, psychiatrzy i terapeuci wszelkiego rodzaju, bardzo nam pomogli w progresie naszego syna i jesteśmy im bardzo wdzięczni. I do dzisiaj jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi lekarzami, jak lekarz rodzinny, jak psycholog, jak neurolog. Także nie zniechęcam. Ja tylko chciałem opowiedzieć naszą historię, co jeszcze robiliśmy dodatkowo, ponieważ robiliśmy różne dodatkowe rzeczy, które nie uznaliśmy jako jakieś cudowne rzeczy, które by miały wyciągnąć nasze dziecko z autyzmu, ale robiliśmy takie rzeczy, które w żaden sposób nie są szkodliwe dla żadnego zdrowego czy chorego człowieka, naszym zdaniem, a jest to po prostu zdrowe żywienie, suplementy, diety, oczywiście rekomendowane przez lekarza pierwszego kontaktu, owoce, warzywa, zainteresowanie dziecka muzyką czy malowaniem, zainteresowanie dziecka zwierzętami, jak opieka nad psem, nad kotem, czy jakieś tam pływanie z delfinami. Pływanie z delfinami po prostu potraktowaliśmy jako kontakt naszego dziecka z przyrodą, z fauną, która występuje w morzu. Uznaliśmy, że nasze dziecko potrzebuje kontaktu ze zwierzętami, dlatego był ten kontakt z psami, z kotami, z końmi, z delfinami i z wszelkiego rodzaju innej maści zwierzętami.
i ja po prostu chciałem tylko o tym powiedzieć, co jeszcze dodatkowo robiliśmy. Ale też chciałbym powiedzieć, że gdyby nasze dziecko nie miało autyzmu, to również kontaktowalibyśmy go ze zwierzętami, również miałby kontakt z psami, z kotami, z delfinami, czy z jakimiś chomikami, szczurami, bo uważam osobiście, tak już osobiście uważam, że my ludzie jako część natury potrzebujemy kontakt ze zwierzętami. Moi drodzy, także prócz właśnie konwencjonalnych terapii, które tutaj otrzymaliśmy w Szkocji, naprawdę w nadmiarze, terapeuci bardzo, ale to bardzo się nami zajęli, podeszli do nas bardzo profesjonalnie i byli bardzo pomocni. Dlatego dziękuję bardzo, z całego serca dziękuję wszystkim terapeutom z Edynburga, którzy nam pomagali, wszystkim lekarzom, którzy byli zaangażowani i nadal są zaangażowani w leczenie naszego syna, wszystkim nauczycielom ze szkoły podstawowej i ze szkoły średniej, którą teraz nasz syn rozpoczął. I już właśnie ci nauczyciele ze szkoły średniej już pokazali, że włożą dużo pracy w edukację naszego syna, więc ja im już z góry bardzo dziękuję, a przed nami 6 lat nauki w szkole średniej, więc 6 lat będziemy się kontaktować z nauczycielami w tej szkole, do której nasz syn teraz chodzi, i jesteśmy im już z góry właśnie bardzo wdzięczni. Moi drodzy, my nie poddaliśmy się i każdemu szczerze polecam, że przede wszystkim nie należy się poddawać. Najgorsze, co może zrobić człowiek, to się poddawać. Ja wiem, że brzmi to teraz może jak mowa motywacyjna, ale to naprawdę tak działa. W żadnej dziedzinie życia nie należy się poddawać. Takie jest moje zdanie i uważam, że wielu ludzi, którzy odnoszą jakieś sukcesy, mają takie podejście do życia. Jeżeli się poddasz w czymkolwiek, a szczególnie jeżeli masz dziecko autystyczne, jeżeli się poddasz, to na pewno swojemu dziecku nie pomożesz. Dlaczego nie pomożesz? Ponieważ będziesz zaniedbywać prawdopodobnie wizyty u lekarzy, będziesz zaniedbywać kontakt z terapeutami, będziesz zaniedbywać szkołę dla tego dziecka, nie będziesz mu okazywać prawidłowych uczuć, nie będziesz mu okazywać pozytywnych uczuć. Nasze dzieci nas obserwują, czy to są dzieci zamknięte w swoim świecie, czy są to zdrowe dzieci. Ja uważam, że obserwują nas lub w jakiś inny sposób odbierają nasze emocje, czyli naszą pozytywną bądź negatywną energię. Słuchajcie, pozwólcie, że założę sobie żółtą czapkę, moją ulubioną, ponieważ słońce, co prawda nie jest mocne, ale tak mi tutaj dogrzewa do mojej łysej głowy. No a co prawda lubię być opalony, ale nie spalony. Nie spalony w sensie słońcem, proszę tego nie kojarzyć. Dobrze, będę teraz kontynuować dalej. Słuchajcie, moi drodzy, my, tak jak wspomniałem, jesteśmy cały czas w kontakcie, od samego początku jesteśmy w kontakcie z terapeutami tutaj w Szkocji. I jak te terapie konwencjonalne, czyli ten kontakt z lekarzami i te terapie konwencjonalne, jak terapia behawioralna, jak terapia jakaś tam rozwojowa i inne terapie. O takich terapiach dokładniej opowiem w kolejnym odcinku albo jeszcze w kolejnym, ponieważ ta seria, projekt Autyzm, będzie się składał z kilku co najmniej odcinków, myślę, że 5 do 6 odcinków albo więcej, jeżeli będziecie chcieli jeszcze więcej informacji na ten temat mieć. A projekt ten powstaje dlatego, że ja uważam, że osiągnęliśmy ogromny sukces, jeśli chodzi o leczenie naszego syna, i nasz syn jako, że tak powiem, jako osoba, o której tak naprawdę jest ten projekt, również osiągnął ogromny sukces, bo to tak naprawdę on osiągnął ogromny sukces, bo to on walczył wewnętrznie o swoje wyleczenie. I chociaż oficjalna nauka, oficjalna opinia środowiska medycznego twierdzi, że autyzm jest niewyleczalny do końca, i ja oczywiście szanuję zdanie oficjalnej nauki i lekarzy i nie podważam tego zdania. To oni studiują, to oni robią badania, to oni biorą udział, to oni po prostu zajmują się leczeniem dzieci autystycznych, a nie ja. Ja jestem tylko rodzicem, co prawda czynnie, bardzo czynnie zaangażowanym w terapię, ale nie jestem specjalistą, więc ja nie neguję tego. Autyzm jest schorzeniem nieuleczalnym do końca. Nawet jeżeli zauważymy gdzieś
poznamy jakąś osobę dorosłą, która twierdzi, że miała autyzm w dzieciństwie i ta osoba powie, że nadal ma autyzm, a my po prostu będziemy normalnie rozmawiać z tą osobą i będzie nam się wydawać, że jaki autyzm, przecież ja po tobie autyzmu nie widzę. Ale prędzej czy później, obcując z tą osobą, najprawdopodobniej zauważymy jakieś zachowania, które określimy jako zachowania dziwne bądź po prostu wprost zachowania autystyczne. Moi drodzy, ja mam nadzieję, że kiedyś medycyna zrobi taki postęp i po prostu autyzm będzie wyleczalny całkowicie u każdego dziecka. Medycyna się cały czas rozwija, naukowcy cały czas pracują nad nowymi metodami terapii, nad nowymi lekarstwami, dietami i innymi rzeczami. Także mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli powiedzieć na tym kanale i w ogóle, że autyzm jest uleczalny. Natomiast jestem przekonany, że można doprowadzić dziecko autystyczne do takiego stanu, gdzie będziemy mogli powiedzieć, że jest samodzielny i ma tylko cechy autystyczne, ledwo zauważalne. Nie jestem specjalistą, nie jestem terapeutą, ale mój syn jest dowodem na to, niepodważalnym dowodem na to, że można zrobić duże postępy w leczeniu autyzmu i doprowadzić dziecko do takiego stanu, aby mówić o tym dziecku, że bardzo dobrze funkcjonuje, że ma rewelacyjne kontakty z rówieśnikami, że jest samodzielny, że potrafi o siebie zadbać, że nawet w przyszłości jako dorosły człowiek być może będzie potrafił samodzielnie, całkowicie samodzielnie żyć, w sensie samodzielnie mieszkać. Ale na dzień dzisiejszy nie możemy powiedzieć, że to jest wyleczenie, ponieważ na dzień dzisiejszy nie znamy 100-procentowego skutecznego środka lub terapii, która by wyciągnęła człowieka całkowicie z autyzmu. Natomiast, tak jak mówiłem, ten projekt ma być dla Was inspirujący, ponieważ uważam, że historia naszego syna jest bardzo inspirująca, bo tak jak wspomniałem, on był dzieckiem z głębokim autyzmem, co zostało to zdiagnozowane przez lekarzy zarówno w Polsce, jak i w Szkocji. Głęboki autyzm to, jak sami się domyślacie, jest to autyzm, który charakteryzuje się głębokim zaburzeniem, często całkowitym wycofaniem dziecka, zamknięciem w swoim świecie, brakiem jakiejś komunikacji werbalnej, brakiem mowy, brakiem w ogóle kontaktu ze społeczeństwem, z rodzicami czy z kimkolwiek innym. Nasz syn nie tyle się kontaktuje teraz z całym światem, ale ma po prostu mnóstwo przyjaciół, tak zwanych zdrowych dzieci. Ja tu nie chcę nikomu, żeby to źle zabrzmiało. Zdrowych dzieci mam na myśli dzieci, które nie zostały zdiagnozowane z żadną chorobą. Więc ma kontakt ze zdrowymi dziećmi, bawi się nimi, ma kontakt z rówieśnikami. Jest dzieckiem, który pragnie przyjaźni, który pragnie obecności innych dzieci. Interesuje się social mediami, interesuje się filmem, interesuje się muzyką, mówi biegle w języku angielskim, jak rodowity Brytyjczyk z akcentem oksfordzkim, tak jak wspomniała kiedyś jego nauczycielka. Mówi bardzo dobrze po polsku, kontaktuje się w języku polskim również, rozumie wszystko po polsku, ale owszem, ma cechy, które oczywiście zauważycie w przyszłych filmach lub też już mogli się zauważyć w przeszłych filmach. Ma cechy autystyczne, ma cechy, które świadczą o tym, że nadal potrzebuje wsparcia, pomocy i edukacji. Moi drodzy, jeszcze raz wspomnę, drogi YouTubie, ja tutaj nie namawiam nikogo do niekonwencjonalnych terapii autyzmu. Ja wręcz zachęcam do chodzenia do lekarzy, neurologów, psychologów, bo to jest bardzo ważne. Ale z mojego punktu widzenia zachęcam też do zdrowego trybu życia, to każdego, nie tylko dziecko autystyczne, zdrowego jedzenia, owoce, warzywa, no chyba, że wasze dziecko ma jasno powiedziane przez lekarzy, terapeutów, że nie może tego czy tamtego jeść. Przepraszam, że się tak drapę, ale jest tu mnóstwo kleszczy i po prostu coś mi chodziło po ręce, być może to kleszcz nawet. Zawczasu go chciałem po prostu zrzucić z mojego ciała. A więc no, jeżeli lekarze wam powiedzą, że nie może wasze dziecko czegoś jeść, to oczywiście należy ich słuchać, ale jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, to uważam, że warto dziecku podawać owoce, warzywa, stosować zdrową dietę, czy dawać jakieś suplementy diety. My to wszystko przez ostatnie 10 lat
stosujemy. Nasze dziecko je mnóstwo owoców, warzyw. Na dzień dzisiejszy dla naszego dziecka przekąską to jest sałatka owocowa albo sałatka warzywna, a nie chipsy czy nie cukierki jakieś. Nasze dziecko chętniej sięga po sałatkę warzywną, bo tego nauczyliśmy go. Nasze dziecko zawsze miało kontakt ze zwierzętami, z psami, z kotami. Jak jeździliśmy na wakacje, a gdzieś w pobliżu było jakieś delfinarium, gdzie można sobie po prostu poobcować z tymi zwierzętami, popływać, to nasze dziecko pływało z tymi zwierzętami. My też pływaliśmy z tymi zwierzętami, opiekowaliśmy się nimi, troszczyliśmy się o nie w czasie tych wakacji. No ogólnie rzecz biorąc, kochamy zwierzęta. Nie jesteśmy oczywiście zwolennikami trzymania zwierząt w klatce, żeby to było jasne. Jesteśmy zwolennikami kontaktu ze zwierzętami w ich naturalnym środowisku. Moi drodzy, chciałem jeszcze powiedzieć, że podróże dla naszego dziecka były bardzo istotne i to jest zalecenie lekarskie. Kilku psychologów i psychiatrów powiedziało nam: podróżujcie z dzieckiem autystycznym, podróżujcie z waszym dzieckiem. I podróżowaliśmy bardzo, ale to bardzo często, po prostu do tego stopnia, że aż zadłużyliśmy się naprawdę na wysoką kwotę. Podróżowaliśmy po całej Europie, no niestety nie było nas stać na dalsze podróże. Na dzień dzisiejszy staramy się gromadzić środki, aby znowu wyruszyć w podróże z naszym dzieckiem, bo zawsze po podróżach zauważyliśmy ogromny progres. I teraz chciałem powiedzieć, nie uważam, że podróże to są jakimś lekiem na autyzm, bo na pewno nie są, ale na pewno nie zaszkodzą, jeżeli robimy to z rozsądkiem i jeśli nie ma przeciwwskazań od lekarzy czy terapeutów. Uważam, tak jak zacytuję słowa psychologa czy psychiatry, nasze dziecko, podróże stymulowały u naszego dziecka taką wewnętrzną radość, taką wewnętrzną wdzięczność, że prawdopodobnie wytwarzała się w jego ciele być może jakaś pozytywna energia, nie wiem jak to określić. W każdym razie na pewno narastały pozytywne emocje, które być może, to jest zdanie też neurologa, i to jest zdanie też neurologa, co powiem, być może pozytywne emocje wewnątrz nas powodują, że tworzą się w naszych mózgach jakieś połączenia chemiczne, jakieś nowe połączenia neuronowe. Ja się na tym nie znam, bo nie jestem lekarzem, nie jestem naukowcem, ale być może tak jest i te połączenia być może pomagają jakby w dostrzeganiu przez dziecko autystyczne tego, czego nie widzi we własnym świecie. Oczywiście nie ma jakby badań naukowych, albo są, ale ja nie dotarłem, które by potwierdzały słuszność tej tezy, którą ja teraz powiedziałem i którą niektórzy lekarze mówią. To są tylko przypuszczenia. W każdym razie nawet lekarze i naukowcy powtarzają, że w leczeniu warte jest pozytywne nastawienie. To powie ci praktycznie każdy lekarz. A więc jeżeli ty przeżywasz jakieś pozytywne emocje, pozytywne chwile, jeżeli coś pozytywnego dzieje się w twoim otoczeniu, to na pewno to wpływa pozytywnie na twoje leczenie. Więc ja podejrzewam osobiście i moja żona też, i tak jak mówiłem, wielu terapeutów i wielu lekarzy, że podróże dla naszego dziecka bardzo, ale to bardzo przyczyniły się do poprawy jego stanu zdrowia. A więc reasumując, bo będę w kolejnych częściach dokładniej omawiał te wszystkie kwestie. Dzisiaj też jest jakby taki kolejny wstęp, kolejne intro. W kolejnych filmach omówię jakby bardziej te kwestie, o których teraz powiedziałem, ale reasumując, konwencjonalna terapia, neurolog, psycholog, psychiatra, kontakt z jakimś dietetykiem, jeśli nie ma przeciwwskazań, zdrowa dieta, zwierzęta, muzyka, tak zwana art terapia, no to jest muzyka, powiedzmy malowanie czy tworzenie czegoś, rzeźbienie i podróże, ale przede wszystkim mnóstwo miłości, przytulania i pozytywnej energii musi płynąć od was jako rodziców i dzięki temu wasze dziecko na pewno tą pozytywną energię będzie odbierać. Ale przede wszystkim musicie być twardzi i nie poddawać się. Ja tu się nie chcę zagłębiać w jakiś mistycyzm czy po prostu bardziej konwencjonalne podejście jak fizyka kwantowa, ale pozytywne myślenie to pozytywna energia i w jakiś sposób wasze dziecko na pewno to będzie odczuwać. Na pewno będzie to odczuwać, jeżeli będziecie pozytywnie myśleć i jeżeli nie będziecie się poddawać. Słuchajcie, macie wspaniałe dzieci, niezależnie od tego, w jakim stopniu zaburzenia są. One są wspaniałe i one was potrzebują.
i wy również ich potrzebujecie, więc nie poddawajcie się i róbcie wszystko. Uwierzcie, my przez to wszystko przeszliśmy i zobaczycie w kolejnych filmach, w jakim stanie zaburzenia, że tak powiem, było nasze dziecko, ponieważ będę wam stawiał filmiki sprzed 5, 7, 10 lat i zobaczycie też mojego syna w wielu filmach, jak teraz funkcjonujecie. Także zobaczycie, jak to się mówi, before i after. Ale tak jak mówię, to jest tylko moja historia, to nie jest żadna obietnica dla was. Żeby było jasne dla was i dla ciebie, drogi YouTubie, ja nikomu nic tutaj nie gwarantuję i nie obiecuję. Ja tylko chcę przedstawić moją inspirującą historię dotyczącą mojego dziecka, bo skoro mi się udało i z pomocą terapeutów i lekarzy udało nam się zrobić taki postęp w leczeniu autyzmu, to jest szansa, że innym ludziom też się uda. Jeżeli będą wierzyć w siebie i nie będą się poddawać, to zrobią wszystko, odwiedzą wszystkich lekarzy i zrobią wszystko, co jest zdrowe i co jest korzystne z punktu widzenia medycyny dla swojego dziecka. Moi drodzy, zapraszam do kolejnego filmu. Kolejne filmy będą już bardziej konkretne. Będę wam pokazywać poszczególne stopnie, jakie przeszliśmy w leczeniu. Opowiem wam o terapiach, opowiem wam o tym, jaką dietę moje dziecko miało, jakie suplementy zażywało. I proszę was o sugestie. Jeżeli macie jakieś sugestie dotyczące filmów związanych właśnie z tym projektem autyzm, to co chcielibyście zobaczyć, to zapraszam was do komentarzy. Ja jestem w stanie i bardzo chętnie nagram dla was specyficzny film, konkretny film. Dziękuję wam serdecznie i pozdrawiam was z tego pięknego miejsca, jakim jest Edynburg. Jesteśmy w środku miasta na wygasłym wulkanie. Tam widzicie Edynburg, za nim morze. Jest 22 stopnie w cieniu, w słońcu jest ponad 3 dychy. Ja już się stąd zmywam, bo nie wziąłem ze sobą wody, a jest mi bardzo gorąco, przygrzewa mi już strasznie. Jutro tu ma być 26 stopni, a więc bierzemy Kacperka, naszego syna, prosto ze szkoły. Jedziemy do Scottish Borders. To jest granica Szkocji z Anglią. Tam są takie wzgórza, coś na wzór Bieszczad Polskich. Piękne miejsce, po prostu bajeczne miejsce. Także zrobię stamtąd jakiś film. Także będzie znowu film na tle pięknych widoków. Trzymajcie się jeszcze raz. Do usłyszenia. Pa!